Witajcie drodzy w kolejnym odcinku. Jest to kolejny odcinek z serii Zakładamy Akwarium, w którym chciałbym Wam pokazać dwie rzeczy. Pierwszą z nich będzie to, jak przygotować kokosa, jakiego najlepiej kupić, aby włożyć go do akwarium. A druga rzecz to będzie coś na temat szyszek z olszy. Zaczniemy może od kokosa. Chciałbym w tym akwarium położyć sobie jakiegoś małego kokosika. Kupiłem takiej wielkości, ale co jest w tym kokosie ciekawego? Jak weźmiecie przeciętny kokos do ręki i zrobicie nim tak o, to będzie Wam pluskała w środku woda. Ten kokos wody nie ma. W transporcie jedno z tych oczek się uszkodziło, albo w sklepie ktoś się uszkodził. Jedno z nich jest takie, że możecie je wcisnąć normalnie palcem. Dwóch pozostałych nie wciśniecie, a to jedno wciśniecie. Jest to spowodowane tym, że to jest miejsce, w którym wyrasta pęd, jeżeli bambus będzie rósł. I jeżeli jedno z tych trzech oczek będzie pęknięte i kokos będzie robił tak o, słyszycie? Obija się o ścianki, to praktycznie macie kokos już gotowy. Obdrapujecie go z tych skórek, takie co tutaj są. Dosyć dokładnie to zróbcie, obdrapcie to. Sparzycie go wodą. I następną rzeczą, jaką Wam zostało, to albo nim rzucić, albo jakoś go pacnąć. Chyba że chcecie równo, żeby to było równiutko, jakoś ładnie, to możecie to po prostu obciąć brzeszczotem. Ja będę chciał, żeby to jakoś naturalnie pękło. Czy to będzie połówka, czy to jama z tego wyjdzie, zaczynę z tego wyjdzie. Kokos ten kosztował mnie złotówkę. W tym momencie, kupując kokosa takiego zepsutego, macie o tyle dobrze, że nie musicie skrobać tego miąższu całego białego, który jest. Nie musicie odrywać go, ponieważ on już jest odklejony. Bardzo dużo Wam to zaoszczędzi roboty. Ja lubię rzeczy naturalne, więc chciałem, żeby to pęknięcie wyglądało naturalnie, więc wziąłem młotek, tępą stroną i pieprzłem. I jak pieprzłem, to zobaczcie, kokos nam się otwiera. Mam dwie skorupki. Taką i tą ładniejszą. Taką. Teraz zostało mi tylko obrać się z tego włóknistego badziewia i sparzyć wodą. Następnie do akwarium. A tutaj zobaczcie, jest nasz kokos. Nie musieliśmy nic wydłubywać. Kokos prawdopodobnie będzie zepsuty, ale możemy się upewnić. Prawdopodobnie będzie w nim taka brązowa pleśń, ale zaraz zobaczymy, czy się mylę, czy nie. Może dosyć krótko leżał, to może nie będzie aż tak źle. No, jest pleśniały póki co, ale na kolor biały. Zapach też nie przyciągam. Dobra, to do wywalenia. Bez żartów. To preparujemy i wrzucamy do akwarium. Następna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to szyszki olszy czarnej. Właściwie nie wiem, dlaczego niektórzy mówią olcha, ale w Wikipedii czy w innych źródłach pisze olsza. Nie wiem, czy to jest jakaś naleciałość językowa, czy nie mam pojęcia, może wy wiecie, to mi powiecie. Chyba że jest jakaś różnica między olchą a olszą. Mniejsza o to. Szyszki wyglądają w ten sposób. Generalnie jest taka ciekawostka. Olcha czarna jest uznawana jako drzewo, jakby to ująć, no trujące. Czasami jest wymieniana obok cisu i chyba... cisu i oliwkowca chyba jakiegoś, jako niebezpieczne. Wiem, że jakbyście piłowali to drewno czy cieli, to ten pył, który jest, potrafi być nawet rakotwórczy. Natomiast szyszki są całkowicie bezpieczne i robi się z nich nawet napary. Kiedyś się poużywano ich nawet do farbowania, dawno, dawno temu. Dlaczego one służyły do farbowania? One mają w sobie bardzo dużo garbników, czyli takich substancji, które będą Wam ściemniały wodę. Zobaczcie, tutaj wrzuciłem niedawno jedną szyszkę. Nie wiem, czy to będzie dobrze balans bieli wyglądał. Ale woda się zrobiła taka w kolorze rozcieńczonej whisky. Nazbierałem troszeczkę tego. Miałem troszeczkę problem ze znalezieniem olchy. Ale tutaj, zobaczcie, znalazłem olchę. Jesteśmy w poszukiwaniu olszy czarnej. Jesteśmy na kąpielisku. Udało mi się znaleźć to drzewko. Mamy połowę stycznia. Jedno jedyne, które tutaj znalazłem po dłuższej jeździe. Zobaczcie, jak to wygląda na żywo. Tak wygląda kora tego drzewka. A tak, coś, czego szukamy.
To są nasze szyszki. I teraz tak, olcha oprócz tego, że zmieni wam fajny kolor wody na taki herbaciany, można do tego użyć różnych innych rzeczy, np. liści dębu, czy wywaru z jakiegoś tam, jakiejś tam rośliny, ale chciałbym powiedzieć o olszy na razie. Będziemy mieli oprócz tego, że wodę w ciekawym kolorze, co się przydaje w niektórych biotopów, chyba do niektórych biotopów jak rzeki amazońskie i tak dalej, to ona działa także odkażająco i często pomaga w początkowych fazach rozwoju różnych chorób u ryb. Działa ona także ochronnie na ikrę ryb w ten sposób, że ta ikra nie pleśnieje, ponieważ jest ona jakaś tam bakteriobójcza, te nasze szyszki olchy. Z ważniejszych rzeczy obniża ona także pH wody. Kolejną rzeczą jest to, że ona zakwasza wodę. W sumie skutkiem ubocznym tego, że ona zakwasza wodę i obniża pH, jest też to, że znikają glony. No może nie jest to tak, że znikają, ale przynajmniej pomaga w walce z glonami. Polecana jest także w akwariach z krewetkami, gdzie działa dezynfekująco i nie zrobi krzywdy naszym krewetkom. I teraz tak o, kwestie są, jak dawkować. Zacznijmy od tego, że najlepiej dawkować z umiarem. Na początek poleca się wrzucać jedną szyszkę na 10 litrów i po 2-3-4 dniach zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli chcecie bardziej przyciemnić wodę, dorzucacie więcej, jeżeli nie, to nie. To jest według mnie najlepsza reguła. Jedna szyszka na 10 litrów wody i czekacie kilka dni i patrzycie, jak to wszystko wygląda. Następna rzecz to jest to, jak je przygotować. Po pierwsze, powinny być zbierane, według mnie, jak są już suche na drzewie, w okresie, moim zdaniem, na przełomie roku, czyli grudzień, styczeń, może jeszcze luty. Najlepiej w porze takiej suchej, żeby one były suche. Zbieracie sobie takie coś i zobaczcie, że prawdopodobnie, może coś białego, telefon, jak potrząsnę nią, widzicie, wypadło jedno nasionko. Ja będę tak pewnie trząsł. O, następne nasionko wypadło. Nasionka do niczego nie są nam potrzebne, więc możemy po prostu je, że tak powiem, trzepać z tych szyszek. No różnie, możecie włożyć do pudełka i zrobić grzechotkę i dać to dziecku, żeby sobie grzechotało tym. I po jakimś czasie będziecie to mieli wygrzechotane. I teraz jest kilka różnych szkół na temat tego, jak zaaplikować taką szyszkę do akwarium. Jedni po prostu wrzucają ją po prostu do wody. Pamiętajcie, szyszki zrywamy z drzewa, a nie z ziemi, bo na ziemi na przykład, nie wiem, pies mógł ją obsikać. Nie, ale tak sobie, po prostu z ziemi są zanieczyszczone, jakieś robale mogą być i tak dalej. Jeżeli macie możliwość, to lepiej zbierać prosto z drzewa. I teraz, chociaż na drzewie, to ptak mógł otworzyć znowu. Dobra. Kwestia teraz taka, jak je przygotować? Jeżeli chcecie przyciemnić wodę, możecie zrobić z nich po prostu napar. Garnikom nic się nie stanie, ale właściwości dezynfekujące będą bardzo wątpliwej jakości wtedy. Napar się robi, że wrzucacie po prostu, załóżmy, nie wiem, szklankę szyszek na nie wiem ile wody, tyle, żeby po prostu je przykryło w garku i gotujecie to tak jak herbatę, no robicie z tego herbatę po prostu, tak? No i tą esencję później wlewacie sobie po troszku do akwarium. Druga opcja jest taka, że niektórzy te szyszki oczywiście po oczyszczeniu już wstępnym, czyli wyczerpaniu tego syfu z nich, sparzają je wodą. Moim zdaniem sparzanie wodą też niewiele zdziała, ponieważ nie są one jakoś... Jeżeli nie trzymaliście ich przy autostradzie, tylko gdzieś tam zaraz od cywilizacji, to nie są one przecież, to jest natura, to nie jest jakaś chemia. Nie ma sensu według mnie cudować z tym, tylko po prostu wytrzepać je i bez parzenia obmyć je ewentualnie pod strumieniem wody i wrzucić. Ja w ten sposób będę właśnie postępował. I teraz kwestia jest taka, szyszki działają, jedni piszą, że około 3-4 tygodni, inni piszą, że około 2 miesięcy. Jak to jest? Różnie. Jeżeli macie testy wody, możecie sprawdzać, jak po testach wody mniej więcej, jak to wygląda, jak jest z pH. Ja myślę, że mi głównie zależy generalnie na kolorze tej wody, więc będę je wymieniał, po prostu woda będzie no, jaśniała, że tak powiem. I teraz kwestia jest taka, czy wymieniamy te szyszki, czy zostawiamy stare i dokładamy. Już jak chcecie, możecie zrobić. Szyszki bardzo fajnie wyglądają na przykład w krewetkariach, ponieważ
No ponieważ fajnie się prezentują po prostu. W ogóle w akwariach one są dosyć ładne, ale to już kwestia gustu. Jeżeli wam się podobają, chcecie mieć ich więcej, to pamiętajcie, wrzucacie sobie tylko z umiarem. I jeżeli przestają działać, tam powiedzmy, załóżmy, ja bym radził poczekać 2 miesiące, po 2 miesiącach dokładacie następne, nie usuwając poprzednich. Jeżeli wam się nie podobają, to możecie je wrzucać i wymieniać. Ewentualnie, jeżeli macie filtr zewnętrzny, możecie je wrzucić do filtra, dzięki czemu nie będziecie mieli ich w akwarium, nie będziecie musieli ich oglądać. Różne są opcje, ja wybieram taką, że mi się chyba one podobają w akwarium, więc je wrzucę do akwarium. Jak zmieni się kolor wody, to będziemy obserwować. Na początek wrzucę, mam akwarium 40-litrowe, na początek wrzucę 5 sztuk. 5 sztuk i będę obserwował, co się z tym dzieje. Kwestia szyszek jeszcze jest taka, że czy musimy je suszyć? Niektórzy piszą, że trzeba je suszyć. Różnie to jest, po prostu zależy, w jakiej porze je pozyskacie. Jeżeli pozyskacie je zaraz po śniegach, gdzie te śniegi na nich były, czy po deszczach, czy po prostu jeszcze będą świeże i wilgotne, no to oczywiście musicie je wysuszyć. A jeżeli na przykład tak jak ja, zbierałem je, kiedy przez dłuższy czas nie padało i słońce parę dni ładnie świeciło w dzień, mimo że to był styczeń, to nie ma sensu ich suszyć, ponieważ one są suchutkie. Dlatego to już musicie sami ocenić, jak one wyglądają, czy one są suche, czy one wymagają suszenia, czy one nie wymagają suszenia. Kwestia jest teraz, gdzie znaleźć olchy. Niektórzy na przykład mają problemy ze znalezieniem olchy. W sumie powiem wam szczerze, że też troszeczkę się najeździłem za olchą. Olchy często lubią rosnąć na jakichś terenach podmokłych, czyli szukajcie, jeżeli macie w okolicy jakieś jeziorka, jakieś kąpieliska może, może przy rzece. Jakichś terenów bardziej podmokłych szukajcie, tam myślę, że prędzej znajdziecie. Jeżeli nie macie olchy, a bardzo byście chcieli te szyszki, to nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, to możemy jakoś się dogadać, ja wam wyślę czy coś tam z jakąś drobną opłatą za list czy coś. Aczkolwiek to jest mało opłacalne, bo nie wiem, Poczta Polska tania nie jest, a takie coś możecie po prostu pójść i sami sobie zerwać, jeżeli znajdziecie. I spreparować po prostu i wysuszyć. W każdym bądź razie obserwujmy efekty, jak to będzie zabarwiało. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli wam się podobał, to dawajcie suba, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Napiszcie coś miłego w komentarzu, albo może coś niemiłego w komentarzu. W każdym razie napiszcie, co o tym uważacie. I czy chcielibyście jeszcze coś z serii akwarium. Zakładamy akwarium. Może bym wrzucił coś na temat pozyskiwania, preparowania korzeni i tego, czy wolno używać korzeni iglastych, drzew typu sosna, czy nie wolno, bo są różne teorie, ja też mam swoją teorię, bo kto mi zabroni. Więc komentujcie, piszcie, a będą się pojawiały następne odcinki. Także do następnego, moi drodzy, trzymajcie się.